Witam serdecznie wszystkich czołgistów w odcinku serii Pokaż co potrafisz, a w tym odcinku zobaczycie niszczyciel czołgu brytyjski 8 poziomu Charioteer, który jeszcze na moim kanale w serii Pokaż co potrafisz nie występował, a jest to czołg moim zdaniem taka moja najlepsza zabawka, jeżeli chodzi o niszczyciele czołgów na tierze 8. Tą bitwę wysłał mi gracz o niku Historyk 550. Cześć Faja, cześć wszystkim. A bitwa to jest szturm na linii Siegfrieda, czyli mamy 10 minut na to, abyś obronił szturm wrogich pojazdów na waszą bazę. Dobra, to na początku powiedz mi, Historyk. Taki dziwny trochę nick, prawdopodobnie związany z tym, że lubisz historię, czy dlaczego jesteś historykiem? To znaczy, sprawa z tym nickiem wyglądała w sposób następujący. Jak zakładałem konto na WoCie, byłem wtedy dość młody i zawsze miałem problem z wymyślaniem ników. I tak pierwsze, co mi przyszło do głowy, to lubię historię, to daj mi historyk. No później to zainteresowanie historią już przeszło i no, a nick został. Mhm. Taki miałeś pomysł, że na dół mapy pojedziesz. Właśnie, to może powiedz, dlaczego akurat ta miejscówka na ten szturm? Znaczy, zawsze w szturmie na tej mapie lubię właśnie jechać albo w te kwadraty końcowe przy linii, tylko że zazwyczaj robię to od strony górnej, no ale tym razem wyrespiło mnie troszkę bliżej tej dolnej krawędzi, więc postanowiłem, że no już nie będę nadganiał tam w tamtą stronę, tylko pojadę tutaj na dół i się ustawię w tym miejscu tutaj i będę strzelał przez środek mapy do tych ciężkich wjeżdżających do miasta, bo no zazwyczaj jedzie tam dość dużo tego, jest w co strzelać. Gałąź ta właśnie, która idzie przez Charioteera i kończy się na tym niezbyt fajnym 10 tierze, to powiem wam, że właśnie ten czołg moim zdaniem jest najlepszy w tej całej, w ogóle moim zdaniem najlepszy tedek brytyjski, bo gra się nim jak takim szybkim medem, można powiedzieć, z dobrym działem. Prędkość maksymalna jest to 52 km na godzinę, ale silnik 650-konny powoduje, że naprawdę ten czołg ma mobilność lighta, jeżeli chodzi o te podjazdy i można powiedzieć osiąganie prędkości do 52 km na godzinę, bardzo szybko osiąga tą prędkość. No i działo też jest niesamowite. Jest to działo 105 mm, strzelające niby po 390, ale z penetracją 268. No i jeżeli ktoś chce pokombinować, na przykład rzuci was na 8 tiery, macie dużo kasy, to możecie założyć Golda, który strzela po 480, tylko że z penetracją 210. To są główne zalety, czyli mobilność, działo i kamuflaż. A jak byś ty ocenił Charioteera ze swoich doświadczeń? To znaczy, na chwilę obecną przejechałem już na nim chyba około 300 bitew. No i wszystkie te zalety, które wymieniłeś, no w zasadzie czynią z niego świetnego snajpera. Takiego, powiedzmy, druga, trzecia linia, żeby stać za linią frontu i po prostu okładać przeciwnika z działa, które no bardzo szybko strzela i naprawdę potrafi zrobić dość duże kuku na flance. Myślę, że no przede wszystkim to działo czyni go takim super czołgiem. No i jeszcze ta mobilność. Szybko można się przemieścić z flanki na flankę i no, tak jak powiedziałeś w sumie. No, dobra, jeżeli chodzi o bitwę, zrobiłeś już 2500 obrażeń i zniszczyłeś 3 pojazdy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem zostało. Do tej pory miałeś już pula zrobionego? Tak, pul wpadł na E25, z tego co kojarzę, nie wiem ile to już było, ale dość dawno temu. O, tam się wiąże też ciekawa historia, bo też akurat robiłem misję na te deki. Tylko że wtedy potrzeba było chyba, ile się nie mylę, 4000 damage'a zrobić, no 5 damage'a oczywiście brakło, bo rykoszet na arcie poszedł.
Tutaj 6000 obrażeń. Jest to tak. Misja chyba na T-55A, tak? Tak, tak. To jest T-55A. No. No ale chyba specjalnie tym czołgiem lepiej dziesiątkami robić tą misję, tak mi się wydaje. Wiesz co, sprawa wygląda tak, że nie mam jeszcze TDK 10 poziomu. Aha. Jestem dopiero w drodze i to jest w zasadzie... Na tą chwilę, jak była toczona ta bitwa, jeszcze nie miałem Conwaya. Więc to był mój najwyższy poziom TDK, więc no próbowałem tutaj coś wykarować i tego coś ukuć. Mhm. No i czasami się zdarza czołg, który awkuje. Akurat zauważyłeś Isa. Mhm, tak. No i trzeba skorzystać. To znaczy trzeba skorzystać, ale tak z perspektywy czasu myślę, że nie wiem, czy nie lepiej było go zostawić, pomóc tam w mieście. Ale... No cóż, taki wybór, a nie inny. Tak, no i teraz po tym strzale masz... Aha, nie trafiłeś, o dziwo. To znaczy było trafienie, ale chyba poszła gąsienica, tak mi się wydaje. No. No jest. Tak. Zostało 5 pojazdów, czyli szansa na pula, ale chyba nie myślałeś o tym... Nie, w tym momencie jeszcze nie. Tak jak mówiłeś, mogłeś zostać w mieście pomóc, no niestety tam wrogie pojazdy wygrały to miasto. Jeszcze tam jest RHM-ik, Arta ucieka. Tak. No, RHM dość długo tam wytrzymał w tym mieście, tak swoją drogą. 1050 HP, no jak na 8 tier mało. Mało, tak. Biorąc pod uwagę, ile ma na przykład Ferdynand, no to tutaj jest malutko, trzeba uważać. No, grać tym czołgiem trzeba bardzo ostrożnie. Nie jest to czołg na pierwszą linię, ale no teraz no musiałeś wjechać. Na szczęście czołgi tak, tak. Już miały mało HP, więc... No, tylko, to że były takie ogryski. No, E75 nie jest ogryskiem. No i zniszczył RHM-a. W zasadzie zostałeś sam z Artą, bo kwestia no. tego, ten czołg, co tam z wami został, no to tak niezbyt. No, nie miałby szans przebić E75, przynajmniej moim zdaniem. Za dużo by z nim nie powalczył. No i w zasadzie cóż, bitwa jest zwycięska, bo zostały dwie artylerie, a wy musicie bronić, ale ty zrobiłeś już medal Ridleya Watersa, no i trzeba, masz jeszcze minutę 40 na to, żeby zawalczyć na Opula. Artylerie jeszcze nie zostały wyspotowane, ale wiadomo, gdzie te artylerie zazwyczaj bywają, czyli gdzieś w rogach map, więc ruszyłeś w poszukiwanie Arty. Tak, tutaj specjalnie załadowałem nawet hejka, żeby zabić tą Artę jednym strzałem, no ale jak się przekonamy za chwilę, no trochę to spowodowało nerwową sytuację pod koniec. No, czyli to jest pocisk odłamkowo burzący, ale goldowy. Tak, goldowy. 210 penetracji. No i zobaczmy, ile wejdzie. No i w gąseczki, niestety. Tak, zdecydowanie za nisko pocelowane było. No. No i teraz przełączenie już na normalne pociski. No niestety. Tak, to już 30 sekund. Bardzo nerwowa sytuacja tutaj była, bo miałem przeczucie, że zaraz któraś Arta po prostu jakimś cudem nie trafi i skończy się na tych 8 fragach, a już tutaj miałem przeczucie, że to 10 pasuje zrobić. 20 sekund. No i ostatnia artyleria. Już wiadomo, gdzie jest, bo dostałeś od niej. Tak. Teraz w sumie nie pamiętałem, ile ona ładuje i bałem się, że będzie przeładowana, jak na nią wyjadę, ale... Jak się okazało. Jest. Udało się 4 sekundy przed zakończeniem bitwy
Udało się zrobić medal Pula. Czekajcie, gdzie mam ten wynik? Tutaj. A więc Pul, high caliber, czołgista, snajper zaliczone. Jeżeli chodzi o obrażenia, nie jest to jakiś niesamowity wynik, jak na 8-tierowy TEDek, ale EXP 1725, bardzo ładny, medal Pula oczywiście też, no i zarobiłbyś 32 tysiące bez, z premką, ale grasz bez premki, więc nie zarobiłeś tyle. Okej, okay, dobra, no to w zasadzie wszystko, jeżeli chodzi o tą bitwę. Cóż byś tam chciał jeszcze na koniec dopowiedzieć? Pozdrowić swój klan przede wszystkim, Polish Armored Division, a także swoich kolegów z klanu Pinkowskiego, Adikosa i Ruperta. Tak jest. No to wszystko. Czołg naprawdę godny polecenia. Polecam go zrobić. Nawet może się przyda teraz na tą kampanię, bo dobre działo, dobry kamuflaż. Chociaż no jednak będą chyba borsuki wykorzystywane częściej, tak mi się wydaje. Na niektóre mapy oczywiście. To dużo od mapy właśnie zależy. No. Dobra, to wszystko. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.